bycie wiernym sobie sprawia, że jesteś szczęśliwy. Dlatego, że nie jesteś kimś miotanym przez opinie innych ludzi, albo nie starasz się za wszelką cenę spełnić czyjeś oczekiwania po to, żeby zaskarbić sobie ich akceptację. Nas uczy się tego, żeby szukać wszystkiego na zewnątrz. Żeby znaleźć taką encyklopedię, gdzie to będzie napisane. I to może być encyklopedia dosłownie, wielka księga, ale może być też encyklopedia w przenośni, że to będzie człowiek, który udzieli mi tej wiedzy, bo się nauczył, przestudiował różne mądre księgi. Tymczasem prawdziwym źródłem mądrości dotyczącej mojego życia jest moja własna dusza, tylko ja muszę się do niej podłączyć i pozwolić mojej duszy podłączyć się do siły wyższej. Zbiegi okoliczności nigdy nie są przypadkowe. Jestem przekonana o tym, że każdy zbieg okoliczności to jest tylko taki znak drogowy dla mnie. Znak drogowy, który ma mnie dalej poprowadzić przez życie. Myślę, że każdy z nas powinien nauczyć się rozmawiać z samym sobą w takim sensie, żeby zadawać sobie ważne pytania. Na przykład zapytać siebie, ale czego ja naprawdę pragnę? Kiedy masz kontakt z samym sobą, kiedy jesteś wierny sobie, czyli tak jak mówisz, kiedy jesteś zsynchronizowany ze sobą, masz dodatkową wrażliwość. I kiedy masz tę wrażliwość, to jesteś w stanie dostrzec to wszystko, co życie pokazuje ci. Napisałam taką książkę, wyszłam z niemocy i depresji. Ty też możesz. I tam opisuję, skąd w ogóle bierze się depresja. Jak wyglądała w moim życiu. I opisuję metody, jakie zastosowałam w moim życiu na to, żeby zaopiekować się sobą, żeby zaadoptować siebie i wychować siebie na nowo. Depresja, podobnie jak anoreksja i bulimia albo inne uzależnienia, jest chorobą emocji. Więc jeżeli nie uzdrowię, nie wyleczę mojego sposobu postrzegania samej siebie, postrzegania życia, postrzegania świata, to będę miała problem, który będzie powracał w różnych postaciach. Kiedyś największą przyjemnością było dla mnie znaleźć miejsce, gdzie jest impreza i gdzie będę mogła napić się tyle, aż będę mogła przestać myśleć. Będę mogła w pewien sposób odłączyć się od samej siebie, bo bycie sobą i bycie ze sobą było dla mnie czymś bardzo przykrym. I dlatego piłam. I myślę, że dlatego ludzie piją, bo próbują o czymś zapomnieć. A potem piją już dlatego, że ich ciało się domaga alkoholu, bo staje się uzależnione od substancji chemicznej, jaką jest alkohol. Pewnego dnia stałam w sklepie i zauważyłam, że oczywiście z koszykiem, w którym leżały butelki wina, i zauważyłam po raz pierwszy w życiu coś, co musiało tam być od zawsze, tylko jakoś nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Dlatego, że kiedy płaciłam za to wino i kiedy zdejmowałam te butelki z półek, to na każdej półce wisiała tabliczka. I na tej tabliczce było napisane: alkohol szkodzi zdrowiu. Jeżeli pytasz mnie, jak znaleźć swoje przeznaczenie, to powiem tak. Bądź ciekawy świata, rozglądaj się, pytaj swojego serca, czego pragniesz. I pielęgnuj swoją pasję, pracuj nad nią i nie chciej od razu zamieniać tego na pieniądze. Na początku masz w sobie nasionko. I teraz chodzi o to, żeby podlewać to nasionko, dbać o nie tak często i tak długo i tyle godzin dziennie i z taką pasją, aż z tego nasionka wyrośnie wielkie drzewo. I kiedy będziesz miał to drzewo w sobie, to będziesz miał pracę. Bądź sobą. Kochaj siebie, bądź dla siebie przyjacielem. Słuchaj swojego serca i kieruj się swoim sercem na równi z tym, co podpowiada umysł.
Szukaj swojej pasji, a kiedy ją znajdziesz, to zajmuj się nią codziennie, tak żeby czuła Twoją obecność, dlatego że pod Twoją świadomą opieką ona będzie rosła i przyniesie Ci szczęście. Cześć, z tej strony Patryk Zastępowski. Witam Was w kolejnym odcinku Tu i Teraz. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, której nie muszę chyba nikomu przedstawiać, gdyż jest na tyle utalentowaną i barwną postacią, że możecie ją znać z różnych dziedzin wiedzy. Napisała ponad 100 książek, a tą osobą oczywiście jest Beata Pawlikowska, polska podróżniczka, dziennikarka, pisarka, ilustratorka książek, fotografka. Witam Ciebie, Beato, w Tu i Teraz. Dzień dobry. Bardzo się ucieszyłem, jak zgodziłaś się na wywiad i zaprosiłaś tutaj nas do swojego pięknego domu. Naprawdę jestem tutaj bardzo wdzięczny i wierzę, że nasza dzisiejsza rozmowa wniesie dużą wartość w życie naszych widzów. Co, zaczynamy? Proszę bardzo. Super. Jak według Ciebie jest ważne bycie wiernym samemu sobie? Co to w ogóle oznacza? Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, dlatego że żeby być wiernym sobie, trzeba najpierw siebie trochę poznać i trzeba siebie polubić. I kiedy człowiek zna siebie i kiedy wie, co jest ważne i ma do tego takie pełne przekonanie sercu, nie tylko umysłem, że wypada różne rzeczy zrobić albo że istnieją zasady, których będę przestrzegał, ale kiedy czuje to sercem, to wtedy jest w stanie po pierwsze zrealizować wszystko, co sobie wymarzy, czyli ma taką wewnętrzną moc, dlatego że kiedy wie, co jest ważne i kiedy kieruje się swoimi wartościami, to ma dostęp do wszystkiego, co istnieje we wszechświecie i co sprzyja mu jeszcze różnymi tajemnymi siłami. A po drugie, bycie wiernym sobie sprawia, że jesteś szczęśliwy. Dlatego, że nie jesteś kimś miotanym przez opinie innych ludzi albo nie starasz się za wszelką cenę spełnić czyjeś oczekiwania po to, żeby zaskarbić sobie ich akceptację i tak dalej. Kiedy jesteś wierny sobie, to wiesz, w co wierzysz, wiesz, czego pragniesz, wiesz, dokąd zmierzasz i po prostu idziesz przez życie. I wtedy nie masz poczucia, że musisz z kimś walczyć, nie masz poczucia, że musisz się rozpychać łokciami, tylko masz takie poczucie, że życie mnie prowadzi. Jak znaleźć życiowy kompas, który wskazuje właściwą drogę? Tak, uśmiecham się dlatego, że kiedyś mi się wydawało, że trzeba się mocno natrudzić, żeby znaleźć źródła dobrych, wiarygodnych, prawdziwych odpowiedzi. Więc próbowałam szukać tych odpowiedzi w różnych miejscach i u różnych mądrych osób i w różnych książkach i u różnych tak zwanych duchowych przewodników. I z jakiegoś powodu albo oni nie chcieli ze mną rozmawiać, albo odtrącali mnie i mówili coś takiego, co zamiast mi pomóc, to jeszcze bardziej mnie dołowało. I wtedy wydawało mi się, że nigdzie nie znajdę tej odpowiedzi, że ludzie tylko mnie odpychają, a ja tak bardzo chcę ten mój życiowy kompas nastawić, bo mi się wydawało, że wariuje i nie pokazuje mi nigdy prawidłowego kierunku. Mhm. I wtedy odkryłam, że życie specjalnie przyprowadzało mnie do takich ludzi, którzy raczej zamiast zareagować z wyrozumiałością, chęcią zrozumienia, chęcią pomocy, oni zazwyczaj reagowali odwróceniem się do mnie plecami i zostawieniem mnie samą, zapłakaną. Dlatego, że ja popełniłam pewien błąd, który myślę, że jest wspólny wielu osobom wychowanym w naszej cywilizacji, dlatego że nas uczy się tego, żeby szukać wszystkiego na zewnątrz, żeby znaleźć taką encyklopedię, gdzie to będzie napisane. I to może być encyklopedia dosłownie, wielka księga, ale może być też encyklopedia w przenośni, że to będzie człowiek, który udzieli mi tej wiedzy, bo się nauczył, przestudiował różne mądre księgi. Tymczasem prawdziwym źródłem
mądrości dotyczącej mojego życia jest moja własna dusza, tylko ja muszę się do niej podłączyć i pozwolić mojej duszy podłączyć się do siły wyższej. Mhm. Czyli zamiast szukać odpowiedzi dookoła siebie i zamiast nieustannie zadawać pytania różnym osobom i szukać pomocy w różnych instytucjach i tak dalej, myślę, że każdy z nas powinien nauczyć się rozmawiać z samym sobą w takim sensie, żeby zadawać sobie ważne pytania. Na przykład zapytać siebie, ale czego ja naprawdę pragnę? Albo co tak naprawdę jest mi potrzebne do szczęścia? Albo co takiego musiałoby się stać tu i teraz, żebym wreszcie poczuł się szczęśliwy? I w ten sposób dostrajamy ten swój życiowy kompas do swoich takich najbardziej ukrytych potrzeb. Dlatego, że są takie rzeczy, z których mamy świadomość i ludzie potrafią wyartykułować swój cel życiowy, albo to, kim chcieliby zostać, albo co chcieliby w życiu zdobyć. Ale myślę, że bardzo często ten cel jest ukryty gdzieś głębiej, nawet przed naszymi oczami. I nie zawsze człowiek jest w stanie nazwać cel, do którego zmierza przez życie. Myślę, że nawet bardzo niewiele osób jest w stanie nazwać ten cel. Ja na przykład nie potrafiłam, dlatego że ja nigdy nie wymyśliłam sobie, że będę pisać książki, będę podróżnikiem, będę rysować, będę robić zdjęcia. Ja nigdy nie podjęłam świadomie takiej decyzji. Wiedziałam tylko jedno. Będę wierna sobie, będę robiła tylko to, do czego mam pełne przekonanie i tylko to, co czuję w sercu, że do mnie pasuje. I to, co do mnie nie pasowało, po prostu odrzucałam, rezygnowałam z tego, dlatego dwa razy rzuciłam studia. Dlatego próbowałam różnych zajęć, różnych prac i kiedy czułam, że to jest, po prostu czułam taki opór w sobie i wiedziałam, że to nie jest dla mnie i wiedziałam, że po prostu nie mogę i nie chcę iść dalej tą drogą. I wtedy pytałam siebie, co dalej. I znów, ponieważ myślę, że człowiek nie jest w stanie spojrzeć na swoje życie i zobaczyć to, co zdarzy się za 20 lat, to myślę, że nie chodzi o to, żeby pytać siebie, gdzie chciałbym być za 10 lat i jaki jest mój cel, tylko chodzi raczej o to, żeby zapytać, jaki jest najbliższy krok albo jakie są trzy najbliższe kroki, które chciałbym zrobić. I wtedy się na tym skoncentrować. I wtedy ten wewnętrzny kompas w czasie, kiedy wędrujemy, dostraja się zarówno do mnie samej, jak i do okoliczności, które też zmieniają się dookoła mnie. I czasami ten cel, który wydawało mi się, że jest moim celem i do którego chciałabym dotrzeć, okazuje się, że ostatecznie docieram z moim życiem zupełnie gdzieś indziej i docieram do takiego miejsca, które jest absolutnie najlepiej dostosowane do tego, kim jestem. Super. Powiedz, co myślisz właśnie o zbiegach okoliczności, kiedy one się pojawiają? I tutaj chciałem Ciebie też poprosić, żebyś opisała widzom, którzy nie czytali Twojej autobiografii, a każdemu polecam, sytuację, kiedy siedziałaś na lotnisku i z informacji w paszporcie otrzymałaś odpowiedź od wszechświata na temat posiadania dzieci w swoim życiu. Tak, dobrze. To tak, zbiegi okoliczności nigdy nie są przypadkowe. Jestem przekonana o tym, że każdy zbieg okoliczności to jest tylko taki znak drogowy dla mnie. Znak drogowy, który ma mnie dalej poprowadzić przez życie. A czasami przynosi też niespodziewane odpowiedzi. Więc byłam w związku z chłopakiem, który bardzo chciał mieć dzieci. A ja tak podchodziłam do tego trochę z dystansem. Nie mówiłam, że nie, dlatego że nie myślałam nigdy, że na pewno nie będę chciała mieć nigdy dzieci, tylko za każdym razem, kiedy zadawałam sobie to pytanie, to odpowiadałam sobie, że no być może kiedyś będę chciała mieć dzieci i wtedy to będzie dobry moment, żeby je mieć, ale na razie po prostu nie. I to odpowiadałam mojemu chłopakowi i on był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu i mówił, że gdybyśmy mieli dzieci, to by scaliło nasz związek, to on by był bardzo szczęśliwy, dlatego że on najlepiej się
czułby w roli ojca i idealnie się do tego nadaje. Więc tak, no tak, ponieważ jestem w związku z kimś, no to tak wydawało mi się, że powinnam brać też pod uwagę to, co on mi mówi, i jeżeli on tak bardzo tego pragnie, to być może, no to być może powinnam to zrobić, nie wiem, dla niego, dla związku. I nosiłam to pytanie w sobie i taką rozterkę w sobie przez długi czas. I pewnego dnia poleciałam do Tybetu. I ponieważ Tybet został zajęty przez chińskie wojsko, które sprawuje kontrolę nad drogami, nad handlem, nad rządem, ale też między innymi nad lotniskiem, więc czasami te formalności na lotnisku trwają długo. W moim przypadku trwały bardzo długo. Zabrano dokumenty, które tam przywiozłam i kazano mi czekać. Więc siedziałam na tym lotnisku w lasie i czekałam. I tak z nudów zaczęłam przeglądać mój paszport. Ale też wróciły te pytania. No to jak to jest to? Mieć te dzieci czy nie mieć dzieci? Jak ja mam podjąć taką decyzję? I tak siedziałam i tak się zastanawiałam i tak czułam, że właściwie to jest takie pytanie, na które po prostu nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. No i tak siedziałam i przeglądałam swój paszport. I nagle patrzę, a w paszporcie, teraz już chyba nie ma tej strony, ale kiedyś była w paszporcie strona, która była zatytułowana Dzieci. I ja na tej stronie, gdzie było miejsce na wpisanie swoich dzieci, miałam 3 pieczątki. Więc spojrzałam na to i zaczęłam się śmiać, siedząc tam na tym lotnisku, bo w moim paszporcie na stronie zatytułowanej Dzieci było napisane Machu Picchu, Gwatemala i coś jeszcze, czego nie pamiętam. Więc jakby na to nie patrzeć, mam 3 dzieci. Machu Picchu, Gwatemalę i Brazylię. Super, to jest niesamowite. No. Tak jak z tym, że dzisiaj jest pełnia i zaćmienie księżyca, o czym nie wiedziałem, dlatego ja też się nie ciebie zapytałem, tym, czy to nie przypadkowe? Okej. No a właśnie, według ciebie, kiedy się pojawiają takie zbiegi okoliczności w życiu, czy musimy właśnie być zintegrowani w sobie, czy powierzyć się właśnie tej wyższej sile, Bogu, jakkolwiek też nazywamy tę siłę? W jakim sensie? Nie rozumiem. Nie, chodzi mi o to, żeby przyspieszyć. Nie wiem, czy widziałeś może film Niebiańską przepowiednię? Nie. Jamesa Redfielda. No to jest taki film właśnie, który opowiada o tym, że jak jesteśmy, nie wiem, czy synchronizowani ze sobą, to te wszystkie sytuacje w życiu zaczynają się pojawiać szybciej dla nas, spotykamy no, ale oczywiście, osoby. No to bo bycie zsynchronizowanym ze sobą, to jest podstawa. Zaczęliśmy od tego, jak być wiernym sobie i być sobą. Powiedziałam, to jest jedna z najważniejszych rzeczy na świecie. Dlatego, że kiedy znasz siebie, lubisz siebie, jesteś swoim przyjacielem, czujesz siebie, masz ze sobą kontakt, choćby taki, że mówisz do siebie dzień dobry rano, kiedy się budzisz. Kiedy masz kontakt z czymś, co ludzie nazywają swoim wewnętrznym dzieckiem albo swoim wewnętrznym ja, to oczywiście, dlatego że wtedy, kiedy masz ten kontakt, to zyskujesz podwójną siłę. I wtedy odczytujesz wszystkie znaki, które życie stawia na twojej drodze i prowadzi cię dalej. Kiedy masz kontakt z samym sobą, kiedy jesteś wierny sobie, czyli tak jak mówisz, kiedy jesteś zsynchronizowany ze sobą, masz dodatkową wrażliwość. I kiedy masz tę wrażliwość, to jesteś w stanie dostrzec to wszystko, co życie pokazuje ci, dlatego że ja jestem przekonana o tym, że każdemu człowiekowi życie pokazuje różne znaki i próbuje skierować człowieka we właściwym kierunku, tylko że ludzie zazwyczaj są tak pochłonięci rzeczami na zewnątrz. Tu śledzi to, co się dzieje na świecie, w wiadomościach, tu ogląda serial, tu zajmuje się pracą, tu musi gdzieś dojechać, kogoś odebrać, że właściwie nie mają czasu na to, żeby posłuchać samych siebie i nie dostrzegają tych znaków od życia, więc życie najpierw tylko pokazuje, potem daje lekkiego koksańca, a potem popycha człowieka w stronę, która jest dla niego dobra, żeby nie zrobił sobie krzywdy, idąc w tę stronę, w którą zmierza od dawna, nieświadomie, trochę bezmyślnie. I
to i wtedy zdarzają się różne takie rzeczy, o których ludzie mówią, no ale życie jest takie niesprawiedliwe, bo zdarzyło mi się coś takiego, a innym takie rzeczy się nie zdarzają. To wtedy, kiedy życiowo człowiek przewraca się albo wpada czołem na jakąś ślepą ścianę. Czyli bo życie wcześniej dawało mu znaki, tylko on tego nie widział. Najlepsze jest wtedy przyjęcie, najlepsze przyjęcie poglądów wtedy jest takie, że sytuacje wydarzają się nie przeciwko nam, tylko dla nas, tak? Zawsze. 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 Mhm. Ktokolwiek to jest, zawsze życie wcześniej dawało nam delikatne znaki, nie widzieliśmy, a teraz życie mówi, i jeżeli cię nie zatrzymam, niezależnie od tego, w jaki sposób, na przykład podstawię ci nogę, żebyś upadł, żebyś nie szedł dalej, bo jeżeli pójdziesz dalej, to skrzywdzisz samego siebie. Był też czas w twoim życiu, kiedy sama doświadczałaś cierpienia? Miałaś depresję, anoreksję, bulimię. Chciałem się zapytać, w jaki sposób udało ci się z tego wyjść? Dla osób, które być może też się teraz z tym borykają, a sam wiem, jak ciężko jest mieć depresję, bo też się z tym zmierzyłem. Ja myślę, że jest tylko jeden sposób. Dlatego, że to mogą brzmieć jak różne rzeczy, że tu anoreksja, tu bulimia, tu depresja, ale tak naprawdę moim zdaniem źródłem jest to samo. Tylko człowiek przechodzi z jednej dolegliwości czy z jednego uzależnienia w inne uzależnienie. Bo myślę, że wszystkie te trzy stany są rodzajem uzależnienia. I teraz, gdyby się zastanowić, skąd bierze się anoreksja, bulimia, depresja, to jestem przekonana o tym, że każdy, kto cierpi na którekolwiek z tych, nie wiem jak to nazwać, którąkolwiek z tych dolegliwości, nazwijmy to, ma kilka wspólnych elementów, czyli walczy ze sobą i walczy z innymi, walczy ze światem, nie lubi siebie, nie akceptuje siebie, nie kocha siebie, czuje, że życie jest trudne, nie jest w stanie radzić sobie ze stresem, nie jest w stanie radzić sobie z emocjami, które się w nim pojawiają, nie jest w stanie poradzić sobie z ciężarem, który niesie, który pochodzi gdzieś ze wspomnień z przeszłości. Więc mówiąc najkrócej, trzeba to w sobie wyczyścić, uzdrowić, czyli zaopiekować się sobą, wychować się na nowo, nauczyć się racjonalnego, skutecznego i życzliwego w stosunku do samego siebie sposobu uzdrawiania stresu. I w twoich książkach można znaleźć metodę? Mhm. Super. A jakie książki byś poleciła? Napisałam taką książkę, wyszłam z niemocy i depresji. Ty też możesz. I tam opisuję, skąd w ogóle bierze się depresja. Jak wyglądała w moim życiu. I opisuję metody, jakie zastosowałam w moim życiu na to, żeby zaopiekować się sobą, żeby zaadoptować siebie i wychować siebie na nowo. Dlatego, że depresja, podobnie jak anoreksja i bulimia albo inne uzależnienia, jest chorobą emocji. Więc jeżeli nie uzdrowię, nie wyleczę mojego sposobu postrzegania samej siebie, postrzegania życia, postrzegania świata, to będę miała problem, który będzie powracał w różnych postaciach. Mhm. Najpierw będzie anoreksja, potem zamieni się w bulimię, potem zamieni się w uzależnienie od alkoholu, albo uzależnienie od innych osób, albo zamieni się w depresję. I myślę, że wszystkie te stany mają wspólne źródło i w podobny sposób można je leczyć. A właśnie powiedz, jak było u ciebie z nałogami? Też w swojej autobiografii piszesz, że piłeś dużo alkoholu i też kolorowałaś swój świat narkotykami. I kiedy nastąpił ten moment, co w ogóle wpłynęło na to, że w pewnym momencie powiedziałaś dość? Tak. Największą przyjemnością było dla mnie znaleźć miejsce, gdzie jest impreza i gdzie będę mogła napić się tyle, aż będę mogła przestać myśleć.
będę mogła w pewien sposób odłączyć się od samej siebie, bo bycie sobą i bycie ze sobą było dla mnie czymś bardzo przykrym. I dlatego piłam. I myślę, że dlatego ludzie piją, bo próbują o czymś zapomnieć. A potem piją już dlatego, że ich ciało się domaga alkoholu, bo staje się uzależnione od substancji chemicznej, jaką jest alkohol. Więc te imprezy były bardzo przyjemne, ale one były bardzo przyjemne tylko do pewnego momentu, bo wcale nie było przyjemnie następnego dnia. I zauważyłam pewien powtarzający się schemat w moim życiu, że jestem jak ćma, która leci do ognia i zapomina o tym, że za każdym razem, kiedy wpada w płomień, to osmala sobie skrzydełka. Za każdym razem to boli, bo owszem, na początku jest przyjemnie i mam ochotę pić więcej i mam dobry humor i nagle przestaję być spięta, zestresowana, jestem taka otwarta, wyluzowana i tak dalej, ale potem to już zapominam właściwie, co robię i potem następnego dnia cierpię. I uświadomiłam sobie, że to jest właściwie bez sensu. A potem jeszcze, więc potem przestałam imprezować, tylko piłam dlatego, że od wtedy mówiłam, że smakuje mi alkohol, że smakuje mi dobre wino. Ale tak naprawdę to była tylko wymówka, żeby sięgnąć po alkohol, po to, żeby uśmierzyć jakiś ból, który we mnie był, albo wypełnić jakąś pustkę, która we mnie istniała i na którą nie znajdowałam żadnego innego, lepszego, skutecznego lekarstwa. I potem zaczęłam myśleć, bo tak długo jak piłam, to żyłam bez myślenia. Tylko tak przemykałam się przez życie, przez swoje życie. Więc zaczęłam myśleć i pewnego dnia stałam w sklepie i zauważyłam, że oczywiście z koszykiem, w którym leżały butelki wina, i zauważyłam po raz pierwszy w życiu coś, co musiało tam być od zawsze, tylko jakoś nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Dlatego, że kiedy płaciłam za to wino i kiedy zdejmowałam te butelki z półek, to na każdej półce wisiała tabliczka. I na tej tabliczce było napisane: alkohol szkodzi zdrowiu. Tak samo jak wcześniej, kiedy paliłam papierosy, bo byłam uzależniona od nikotyny, przez 10 lat paliłam papierosy, to na każdym opakowaniu było napisane, że tytoń jest przyczyną wielu groźnych chorób. Ale jakoś po prostu nie widziałam tego wcześniej. Znaczy widziałam, moje oczy to widziały, ale mój umysł mówił, tego tam nie ma. Zapomnij o tym. I o tym zapominałam. Aż pewnego dnia pomyślałam, zaraz. Ale co to właściwie oznacza? W jaki sposób? Przecież nie pisaliby tego i nie wieszaliby tego w każdym sklepie, bo to nie jest tak, że tylko w jednym sklepie w Polsce ktoś wpadł na taki pomysł. Tylko jest taki obowiązek, żeby zawsze tam, gdzie stoi alkohol, istniało takie ostrzeżenie. I wtedy postanowiłam sprawdzić, co to oznacza. Sprawdziłam, co to oznacza i to był ostatni dzień, kiedy wzięłam do ust alkohol. Super. Dlatego, że zrozumiałam i to już było wtedy, kiedy zaczęłam o siebie świadomie dbać. Kiedy zaczęłam siebie lubić i szanować. Więc zrobiłam to dla siebie. Dlatego, że kiedy sprawdziłam, w jaki sposób alkohol działa na ludzki organizm i co to oznacza, że on szkodzi zdrowiu, to po prostu, gdybym z tą wiedzą, którą miałam, gdybym w dalszym ciągu piła alkohol, to byłby dowód na to, że chcę siebie doprowadzić do choroby i do śmierci, zamiast chcieć utrzymywać siebie w zdrowiu. Więc ja chcę być zdrowa, bo wiem, że kiedy jestem zdrowa, to czuję się silna, szczęśliwa i mogę działać. Więc jeżeli chcę być zdrowa, to jest dla mnie absolutnie oczywiste, że po prostu nigdy nie piję alkoholu. To jest logiczne i proste, racjonalne. Super. Gratuluję, że ci się udało. Dziękuję bardzo. I w ogóle nie było to trudne. To jest pytanie, którego nie miałem w zestawie pytań, ale tak z ciekawości, bo wiem, że dużo czasu spędziłeś w Peru i na pewno słyszałeś o ceremonii ayahuaski. Chciałem zapytać, jakie jest twoje zdanie na ten temat i czy brałaś w niej udział? Czy mamy dużo czasu? A ile to jest? Nie, to tylko
To długa będzie odpowiedź pewnie. Mogę ci odpowiedzieć krótko. Tak? Jakie było przypomnienie? Czy byłam w Peru? Tak. Czy słyszałam? Słyszałam, tak. Czy brałam udział? Tak. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Okej, okay, dobra, to wytniemy. Mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Okay. Bo to jest coś, co stało się bardzo słynne i co zostało teraz przywiezione do Europy. I przyjeżdżają osoby, które nazywają się szamanami i być może rzeczywiście są szamanami, tyle że z tego, co ja nauczyłam się w dżungli i z tego, co zrozumiałam o życiu w dżungli, to szaman jest bardzo wyjątkową osobą, która ma połączenie z innymi wymiarami rzeczywistości i z różnymi ponadnaturalnymi siłami. I tak długo, jak żyje w sposób taki, jaki istniał od tysięcy lat i robi wszystko tak, jak robili jego przodkowie i szaman nauczyciel, który nauczył go tej wiedzy, i dopóki robi to w miejscu, gdzie ayahuasca wyrosła, i dopóki to jest, kiedy on idzie do dżungli, znajduje lianę w specjalnej ceremonii, w specjalnym stanie umysłu i ciała, przygotowuje ten wywar i daje ten wywar albo sobie, albo innemu szamanowi, albo osobie, która tego potrzebuje, to wszystko to, co wtedy się dzieje, jest zupełnie czymś innym niż wtedy, kiedy szaman zabiera ayahuaskę w plastikowej butelce, przywozi ją do Europy, albo nawet przywozi tylko lianę i tutaj z niej gotuje, a potem ludzie płacą za to, żeby móc wziąć udział w ceremonii. I nawet nie mam pewności, czy oni są odpowiednio do tego przygotowani, dlatego że każda osoba, która przyjmuje ten wywar, powinna najpierw sama przygotować się do tego. Przez co najmniej miesiąc trzeba stosować specjalną dietę, trzeba wykonywać specjalne różne praktyki medytacyjne, umysłowe i fizyczne po to, żeby być przygotowanym na spotkanie z boginią ayahuaską. A teraz, ponieważ to się stało takie modne i ludzie mają bardzo dużo problemów emocjonalnych, których nie potrafią rozwiązać i nie znajdują odpowiedzi na to, w jaki sposób mogliby sobie poradzić, to wydaje im się, że w takim razie sięgnę po ten legendarny środek stosowany przez amazońskich szamanów i to mi na pewno pomoże. To jest bardzo silnie toksyczna substancja. Bardzo silnie toksyczna substancja. To jest rodzaj narkotyku. To jest, człowiek czuje się po wypiciu ayahuaski tak, jakby był bardzo, bardzo, bardzo mocno zatruty alkoholem. Nie jest to przyjemne uczucie, więc nikt ayahuaski nie powinien pić z ciekawości, żeby doświadczyć czegoś nowego. Nikt nie powinien stosować ayahuaski wtedy, kiedy nie jest do tego odpowiednio przygotowany, tak jak mówiłam, poprzez ten post i inne rzeczy, które należy zrobić przed zażyciem. I myślę, że nikt nie powinien tego robić za pieniądze. Rozumiem. Dziękuję za twoją opinię. Jak możemy odnaleźć swoje przeznaczenie w życiu i usłyszeć ten wewnętrzny głos, który nam podpowie, jaki powinniśmy zrobić następny krok? Bo ty chyba już od dziecka słyszałaś ten głos. Myślę, że trzeba tutaj rozdzielić dwie rzeczy, bo pytasz o przeznaczenie i mogłoby się wydawać, że ja od dziecka słyszałam głos, że będę podróżować po świecie i rzeczywiście zrealizowałam mój cel. Ale tak nie było. Myślę, że chodzi raczej o to, żeby podążać za głosem swojego serca, żeby pytać swojego serca, czego pragnie, i mieć odwagę robić rzeczy, także takie, których nie robią inni ludzie.
Czyli nie iść tam, gdzie idą wszyscy, tylko szukać swojej ścieżki i nie wybiegać myślą zbyt daleko w przyszłość. Dlatego, że to prawda, ja kiedy byłam dzieckiem, to marzyłam o tym, żeby zobaczyć na własne oczy to wszystko, co mogłam zobaczyć wtedy na fotografiach, w wyblakłych, starych czasopismach podróżniczych. I wydawało mi się, że to jest tak niesamowite i tak fascynujące, że istnieją takie rzeczy na świecie i tacy ludzie na świecie, którzy wyglądają tak niezwykle, którzy są ubrani w muszle albo w kwiaty, albo w tkaniny zrobione z kory drzew. Pragnęłam zobaczyć to, pragnęłam tego dotknąć własną ręką. Pragnęłam poczuć, jak smakuje mango, o którym czytałam w książce, które wtedy w Polsce było niedostępne. I to było jak ogień, taki ogień, który płonął we mnie, ale nie sądziłam, że to będzie mój zawód albo że to jest moje przeznaczenie. Czekałam tylko na moment, kiedy będę mogła podróżować, czyli kiedy, dlatego że ja nie miałam pieniędzy i nie miałam bogatych krewnych, więc nikt nie mógł mi zasponsorować podróży, więc zaczęłam od tego, że przez półtora roku zbierałam pieniądze na pierwszy bilet lotniczy i potem, kiedy poleciałam na pierwszą wyprawę do Ameryki Środkowej i potem Ameryki Południowej, to było tak niezwykłe i to było tak jakby ten płomień, który we mnie istniał, tak jakby spotkał drugi płomień i teraz nagle po prostu to wybuchło z całą siłą. I wiedziałam, że będę to robić, więc wróciłam do Polski, wydałam wszystkie pieniądze podczas tej podróży, bo nie było tego dużo, zaczęłam od zera, czyli zaczęłam zarabiać na następny bilet lotniczy, ale jednocześnie pracowałam w redakcji muzycznej w radiu, prowadziłam audycje muzyczne i nikt nie wiedział o tym, że ja podróżuję, dlatego że wcale nie uważałam, że to jest moje nowe zajęcie, tylko to była moja pasja. I ja tej pasji chciałam się oddawać w każdej wolnej chwili. Więc tutaj z jednej strony robiłam tłumaczenia z angielskiego i zajmowałam się muzyką w radiu, a kiedy tylko mogłam, to wyjeżdżałam na kilka tygodni. I tak było przez pierwszych 8 albo 10 lat. I dopiero potem pomyślałam, że widziałam tak dużo, i przeżyłam tak niezwykłe rzeczy, że chciałabym się tym podzielić z ludźmi. I wtedy napisałam pierwszą książkę. Potem napisałam drugą książkę i wtedy to się stało moim zawodem. Ale z pisaniem było podobnie. Zawsze i rysowaniem też. Po prostu to była część mnie. Ja wiedziałam, że będę to robić. Niezależnie od tego, gdzie rzuci mnie życie i kim będę, to ponieważ to było dla mnie jak oddychanie, ja tego po prostu potrzebowałam. To wiedziałam, że nawet jeżeli będę pracować, nie wiem, będę na przykład ogrodnikiem, to po kilku godzinach spędzonych w ogrodzie, gdzie będę rozwoziła nawóz, potem wrócę do domu i będę pisać. Więc nie ustawiłam sobie tego, pragnę tego, więc to musi być mój zawód. Ja tylko wiedziałam, że to jest coś takiego, czego pragnę i co czuję całym sercem, więc wiedziałam, że będę to robić. I myślę, że to staje się zawodem człowieka wtedy, kiedy poświęci odpowiednio dużo czasu i chęci uczenia się i ćwiczenia tej umiejętności. Przychodzi wtedy taki moment, kiedy jesteś już dość dobry w tym, co robisz, bo spędziłeś na robieniu tego wiele lat i wiele godzin codziennie i wtedy w zupełnie naturalny sposób to zamienia się w zawód. Więc jeżeli pytasz mnie, jak znaleźć swoje przeznaczenie, to powiem tak. Bądź ciekawy świata, rozglądaj się, pytaj swojego serca, czego pragniesz i pielęgnuj swoją pasję, pracuj nad nią i nie chciej od razu zamieniać tego na pieniądze. Nie myśl o tym, w jaki sposób, jest takie ładne słowo, modne teraz, w jaki sposób można to zmonetyzować. Bo nie chodzi o to, żeby to monetyzować. To się stanie samo, ale to stanie się dopiero wtedy, kiedy, bo na razie na początku masz sobie nasionko. I teraz chodzi o to, żeby podlewać to nasionko, dbać o nie tak często i tak długo i tyle godzin dziennie i z taką pasją, aż z tego nasionka wyrośnie wielkie drzewo. I kiedy będziesz miał to drzewo w sobie,
to będziesz miał pracę. Super. Powiedz, pod jakimi stronami internetowymi można znaleźć Twoją aktywność zawodową? BeataPawlikowska.com to jest moja strona. Na Facebooku Beata Pawlikowska, na Instagramie Beata Pawlikowska, na YouTubie Beata Pawlikowska. Prosto. Okay. I na zakończenie chciałbym Tobie zadać pytanie, które zadaję wszystkim naszym gościom. Co, będąc tu i teraz, w miejscu, w którym jesteś dzisiaj, z perspektywy Twoich wszystkich doświadczeń i przeżyć, wiedzy, którą zdobyłaś, chciałabyś przekazać osobom, które nas teraz oglądają? Wszystko to, o czym rozmawialiśmy. Bądź sobą. Kochaj siebie, bądź dla siebie przyjacielem. Słuchaj swojego serca. I kieruj się swoim sercem na równi z tym, co podpowiada umysł. Szukaj swojej pasji. A kiedy ją znajdziesz, to zajmuj się nią codziennie, tak żeby czuła twoją obecność, dlatego że pod twoją świadomą opieką ona będzie rosła i przyniesie ci szczęście. Bardzo Tobie dziękuję za piękną rozmowę, inspirującą, aż niesamowitą historię. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, będę wdzięczny za udostępnienie go dalej swoim znajomym. Zapraszam także do zasubskrybowania kanału na YouTubie, polajkowania fanpage'a na Facebooku, odwiedzenia strony Tu i Teraz TV oraz do odwiedzenia Instagrama. Jeszcze raz bardzo Tobie, Beato, dziękuję. Dziękuję.